Pajeczki. Przychodzę do Was z tym drugim rozkładem, o którym pisałam. Dziękuję skarby za komentarze i za lajki. Ja zaraz posprawdzam, te filmy się wgrywają, teraz będzie ten drugi. Dlaczego Ty ciągle o tej osobie myślisz? Co was łączy? Co Was ciągnie ku sobie lub można powiedzieć, dlaczego jesteś tak z nim połączona, z nim, z nią? Co to jest takiego? Dlaczego nie możesz sobie wybić tej osoby z głowy? I tutaj, kochani, jest jedynka, dwójka i trójeczka. Piszcie sobie cyfrę, ja będę tasowała karty. Wiecie co? Jeżeli żadna cyfra Was nie przyciąga, to powinno być tak, że coś czujesz. Jeżeli nic tu z tego nie jest Twoje, ja bym poradziła, żebyś po prostu posłuchała rozkładu, ponieważ czasami człowiek może się odnaleźć gdzieś indziej. Jeżeli nie przyciąga Ci żaden numerek, to ja proponuję przesłuchać rozkład po prostu. Może tam się odnajdziesz i poczujesz, że to jest Twoje. Karty pokazuję dla Was wszystkich, kochani. Co to jest za połączenie? Dlaczego Ty ciągle o tym sobie myślisz? Co jest powodem? Okej, kochani, one są gotowe. Już możemy sobie przyłożyć. Będziemy wybierali na... Okej, dlaczego Ty ciągle o nim myślisz? Co jest powodem? O, chciałam podnosić. Co jest powodem? To jest dla jedyneczki. Wybieramy trzy karty. Co jest powodem? Dlaczego ciągle o tej osobie myślisz? Dla dwójeczki. Dlaczego ciągle myślisz o tej osobie? I dla trójki. O, tam. Ta. Czuję, że to ma być ta. Dobra, kochani, ja jeszcze wezmę inne karty. Jeszcze inne, jeszcze inne. Tutaj po jednej. Dlaczego ty tej osobie myślisz ciągle? Co jest powodem? Dlaczego? Past life. Dlaczego? Co jest powodem? Co was trzyma? Dlaczego ty ciągle o tej osobie myślisz? Dlaczego ciągle o niej myślisz? Dobrze, karty są gotowe. Dlaczego ciągle o niej myślisz? Jedyneczka, pójdźcie sobie na bok, bo ja zacznę od trójki, ok? No, przesuń się. Będzie taka oporna. Trójeczka tu. I zaczynamy od trójeczki, dobrze? Tutaj ją położymy i zobaczymy, dlaczego ciągle o tej osobie myślisz. Co jest powodem tego? Dlaczego? Wiecie co, kochani, zobaczcie, tu jest karta mamy. Naprawdę niektóre osoby mogą po prostu być byłą partnerką, było żoną i matką dzieci tej osoby. Lub ty myślisz o osobie, która jest właśnie mamą twoich dzieci. W sumie, że was łączą dzieci, bo tu jest karta matki. Przy tej karcie to bym nawet powiedziała, że dlaczego o tej osobie myślisz. Ponieważ to mogło być, że znaliście się dość dawno, na przykład od dzieciństwa, czy razem chodziliście do szkoły, że to jest coś, już jest, wiecie co, kochani, w tej karcie, to jest już jakaś jak tradycja, tak? Że jest ktoś długo. Jeżeli on nie był fizycznie tutaj w tym życiu, to wiecie, ty ciągle miałeś poczucie, że was łączy coś więcej, bo ty tutaj jakbyś z nim, z nią tworzyła relację w innym wcieleniu. Widzicie, że tu jest rodzina, tu jest czarno-białe zdjęcie, to jest stare zdjęcie. Kochani, tutaj przy tej osobie może czuliście się młodo, może ta osoba coś was uczyła. Ona wnosiła w wasze życie coś takiego, jak wnosi matka w nasze, tak? Także człowiek nawet jak odejdzie, gdzieś tam wyjedzie, to ciągle tęskni, ciągle pamięta, skąd się wywodzi. Tu jest taki punkt z tego, co zaczynaliście. Ta osoba w wasze życie coś wniosła takiego. Jeżeli nie pamiętacie tego z tego życia, to może to, co macie do przepracowania z poprzedniego, i właśnie tutaj może byliście dla siebie kimś bliskim w jakiejś relacji. I stąd właśnie zobaczcie, że ta druga karta też nawiązuje, ta pomocna dłoń. Ta osoba też mogła w jakiś sposób wam pomagać, tak? Wyciągać was z jakichś tarapatów, podawać wam rękę w trudnych chwilach. Może to wy dla niej robiliście, może po prostu dlatego nie możesz o niej zapomnieć, ponieważ dużo z siebie dałaś lub dałeś. Często wyciągnęłaś tą pomocną dłoń. Często do siebie mogliście liczyć, mogliście do siebie zadzwonić. Tu jest coś więcej niż
niż, kochani, takie koleżeństwo albo jakiś romans. Tu jest partnerstwo, tu jest takie coś, tak jak rodzina. Ja tu czuję, nieważne, czy łączą nas więzy krwi, czy nie. To jest po prostu rodzina, którą tworzymy. Może to był jakiś znajomy, znajomo, z którą gdzieś tam mieszkaliśmy, czy wynajmowaliśmy na przykład mieszkanie, coś razem, chodziliśmy na zakupy, stworzyliśmy po prostu swoją rodzinę na ten czas. I tu jest to, kto powinien to był usłyszeć, to jest dla niego. To jest taka więź, dosłownie więź, kochani, przy tej karcie powiem. I przy tych następnych kartach też można powiedzieć, że tutaj, dlaczego myślisz? Ponieważ tu was się rozstaliście i ciągle o sobie jeden i drugi myślicie. Zobaczcie, że tu jest dziesiątka mieczy i dziewiątka mieczy. Takie te karty są smutne, ponieważ jedna i druga mówi o tym, że człowiek nie może spać. Naprawdę, wiecie co? Oboje o sobie myślicie. To nie jest tak, że dla niego, dla niej jest łatwiej. To nie jest taka prawda. Tu jest ciągle w was coś drzemie. Kochani, jeszcze tutaj jest czwórka, zobaczcie, pentakli. Jak ciężko jest ruszyć do przodu. Tutaj mieliście coś więcej właśnie niż taki zwykły związek. To było takie coś, jakbyście mogli na siebie liczyć. Ten as mieczy tutaj, widzicie, te miecze tutaj, nie as mieczy, tylko te właśnie miecze w dziewiątce i w dziesiątce, pokazuje nam właśnie, że ktoś tak jakby dał nam na samym początku właśnie tą potężną broń. My jej nie użyliśmy, tak? Tą broń mieliśmy na początku tej znajomości. Nie użyliśmy jej w odpowiedni sposób i stąd ktoś nas skrzywdził, ktoś nas zranił, ponieważ nieumiejętnie tutaj zarządzaliśmy tym czymś, co mieliśmy. To mogło być słowa, cokolwiek, ponieważ to są miecze, tak? Tutaj jakby nie było, był pewien czas, kiedy znaleźliście się w kłopotach. To były kłopoty, z których tak naprawdę nie mieliście nad nimi kontroli, tak? Nie mieliście, brakowało tej kontroli. To się szło coraz bardziej w dół, aż pewnego dnia to się rozeszło, się rozpadło. I to było cierpienie i z jednej strony, i z drugiej. Smutek, nieprzespane noce, naprawdę nikt nie czuł się tutaj wygrany. Ani ty, ani ta osoba, nikt. Po prostu tak, że tak ktoś kogoś skrzywdził lub los. Tutaj mogła być taka sytuacja, że po prostu byście byli dla siebie wszystkim długo, ale to los rzucił was w inne strony. Może musieliście się rozstać. Tu jest ból po prostu, ból. Nie do opisania ból. Tak jakby widzisz, ukazuje się na tej karcie zarówno tak jakby zachód i wschód. Na tej karcie dla mnie zawsze mówi. Na właśnie dziesiątce mieczy. Ponieważ tutaj ona śpi. I tak naprawdę nie wiesz, czy ona się budzi, tak? Czy ona idzie spać? Ten mężczyzna na nią się schyla, chce ją ucałować lub patrzy, czy ona dobrze oddycha. I to jest właśnie łączące się w dziesiątce, tak jak łączy jedynkę z zerem, coś i nic, tak jak zachód z wschodem. To jest takie niesamowite połączenie. To było duże połączenie właśnie u was. To było to połączenie. Tak jak tu rękę podajecie, tak samo tu było to połączenie. Tylko coś zerwało te więzy. Tak naprawdę przyszedł dzień, przyszło to światło i ukazało po prostu coś, tą prawdę. Coś, co musieliście podjąć decyzję. Czy wyjechać, czy się rozstać. No, coś się stało. Czy ktoś kogoś nieumyślnie skrzywdził? To by nam jest niesamowity ból. Karta pokazująca 9 mieczy, że jest ciężko zapomnieć dla was jest. Myślę, że tutaj dla osoby też, ponieważ 9 mieczy, to jednak czujesz wspomnienie tego bólu takiego, który ktoś zadał. I przypleciony tym wszystkim, co tutaj na górze mamy, tych wspomnień, to nie dziwi się, że tej osobie ciągle pamiętasz. Ponieważ tutaj na wszystkie sposoby, tak jak próbujesz, czasami może zapomnieć w 9 mieczy. Patrzysz już w innym kierunku, ale ciągle on przychodzi od tyłu, ciągle cię obejmuje w śnie. I nie możesz z tego powodu iść dalej, zapomnieć. Budzisz się w nocy, czujesz jego obok, patrzysz na to pusto poduszkę, jego nie ma. I to jest właśnie takie coś, że ciągle gdzieś koło ciebie jest. Mimo tego, że było rozstanie, czy los po prostu was rzucił w inne kierunki, czy nie dał wam szansy, by być razem, to ciągle w nocy budzisz się i ciągle masz te myśli. Lub nie możesz dla innych, nie możesz po prostu zasnąć. Po prostu te wspomnienia, te marzenia, które w tobie są. Może te historie nie istniały tutaj w tej rzeczywistości. Ty sobie po prostu je wyobraziłaś, tak?
takie wyobrażałaś historię, pewnego dnia marzyłaś i wyobrażałaś sobie, że jesteście razem, że jesteście rodziną, że pomagacie sobie, tak, w trudnych chwilach, że możecie na siebie liczyć i nagle nic z tego nie wyszło i to jest ten ból, że jednak twoje marzenie legły w gruzach, ale ciągle pamiętasz, ponieważ ja tu przy tej karcie bym powiedziała, że was coś więcej łączy niż taki inny związek, który był w twoim życiu. Tu jest coś więcej. Tak jak my pochodzimy, jesteśmy płodem, tak? Z takiego małego ziarenka. To tak samo tu coś jakby ktoś pielęgnował jak z zarodka. Tu jest coś więcej. Z tego powodu karta się ukryła jedna. Patrzcie. Zobaczcie, as mieczy, ten, o którym mówiłam, który czułam, a nie widziałam, gdzie on jest. Pamiętacie, jak tutaj, jak przewiniecie, to zobaczycie, jak powiedziałam as mieczy, tu nie było as mieczy. Ja po prostu za tą kartą czułam go. On tu był ukryty. Magia. Jestem magią magik, kochani. Tu patrzyłam, widziałam as mieczy, powiedziałam as mieczy i potem myślę, czemu ja mówiłam as mieczy? On tu był. To moje jasnowidzenie przez papier, to mnie czasami zastanawia. Kochani, tutaj as mieczy, to mogły paść słowa takie, że ktoś to odciął, tak? Tu były marzenia, wszystko i ktoś jednym ruchem odciął, tak jak tutaj róża, widzicie, krwawi i jak bardzo ciężko jest ruszyć stąd. To jest tak ciężko. Czwórka denarów to pokazuje nam, że człowiek tak jest skupiony na tym, co mogło być, co stracił. No czasami nawet powiem, że nawet może tego nie miał w ręku, nie dotykał, ale te wyobrażenia wszystko pokazywały, zrobił sobie te takie, wiesz, te takie miejsce, gdzie wyobrażał sobie rodzinę, pomoc, jesteśmy razem. I nagle to w jakiś sposób traci, bo się okazuje, że nie może tego spełnić, tak? Ale ciągle w tym wyobrażeniu w nocy na przykład tkwi. Ciągle marzy, ciągle wyobraża sobie, że jeszcze mogłoby tak być, ponieważ tutaj jest niesamowite przyciąganie czegoś więcej, kochani, niż takie zwykłe znajomości. Tutaj, jeżeli matka staje, to jest po prostu albo to jest, kochani, z innych wcieleń, taka silna relacja, bardzo głęboka, albo wy po prostu, nie wiem, może kiedyś byliście dzieckiem w innym wcieleniu u tej osoby i byliście u niej w brzuszku. A co myślicie, że tak nie mogło być? Tu jest coś niesamowitego, tu jest taka, ta osoba mogła was czegoś nauczyć dla niektórych. Było wam ciepło, blisko przy tej osobie. Wy czujecie po prostu tę osobę, czujecie ciepłość. I z tego powodu nie możecie tego puścić, bo jak bardzo ciężko jest z domu rodzinnego wyjechać. To jest obsesyjne takie trzymanie się tego w tej karcie czwórki denarów, tak? Człowiek powinien pójść, być bardziej hojniejszy do otoczenia, hojniejszy dla ludzi, którzy są tobą zainteresowani, ale się nie może, ponieważ się człowiek tak kurczowo trzyma, się złapał tej osoby i nie może o niej zapomnieć, nie może. Tu jest coś więcej, kochani, niż jaka zwykła znajomość, ja wam jeszcze raz mówię. Ta karta o tym mówi. To jest, wiecie co, kochani, coś pięknego. Aż muzyka wygasła z tego wszystkiego. Stała grupowa cisza. No, ciekawe. Nie, ciekawe, serio, ciekawe. Tutaj powiem, że ciekawe. No prawie już muzyka wygasła, widzicie, na koniec czytania? To jest taki znak. To jest znak. Że w innym wcieleniu to ty byłaś matką, a ten ktoś był w twoim łonie. I to was trzyma. Naprawdę. Wiecie co? Serio. Dwójeczka. Dwójeczka. Czemu ja to dwójkę wziąłem? Co jest tu między wami, kochani? Co jest tu między wami? Co jest między wami? Taka cisza. Czekajcie, chyba włączę tą muzykę. Będę musiała skrzypnąć. Się nie przyjmujcie. Czekajcie, żebym was nie trąciła. Ręce mam za krótkie. Gdzie ten mój telefon? Czekajcie. Dlaczego nie chce grać? W ogóle co się stało? Czekajcie, mi się... Nie, tego to ja nie potrzebuję. Poczekajcie, skarbeczki. Dajcie mi jeszcze chwilę, bo reklama się włączyła. Musimy pomagać i pomóc zarabiać. Czekajcie. Skarby, nie odchodźcie nigdzie. Czekajcie, jedna sekunda, już mogę pominąć reklamę. Dobrze. Okej, okay. Spokojnie, już mamy. No, jakaś deszczowa muzyka teraz. No dobra. Jakakolwiek muzyka jest lepsza niż taka cisza. Dobra, niołki, tutaj zobaczmy teraz, przepraszam, te wszystkie skrzypienia. Co was łączy? Wy wiecie co? Wy czujecie, że coś straciliście. Tutaj było coś miłego, tu jest karta farmy. Tak naprawdę na farmie to człowiek czuje taką wolność. Tak jest fajnie. Może wy się po prostu dziś latem spotkaliście, może gdzieś wyjechaliście, może dużo spędzaliście czasu
właśnie na świeżym powietrzu, chodziliście boso po trawie. Było tak naturalnie. Właśnie w tej waszej relacji było naturalnie. Nikt nie musiał wkładać maski rano, malować rzęs, żeby udawać kogoś innego. Każdy wstawał, spotykał się. Może znacie się od naprawdę od przyszłości, kiedy tak naprawdę nie zwracaliśmy na to uwagi, jak wyglądamy. Tylko wstawaliśmy, to było wszystko takie naturalne, bez biegnięcia do łazienki, poprawiania się. Tylko to było inne. Może tęsknicie za tym. Może teraz tego nie ma po prostu. Tutaj, kochani, to jest taka swoboda, taka wolność, taka natura na tej karcie przemawia, wiecie? I wy to po prostu straciliście. Teraz tego nie ma, jesteście samotni, bo tu jest karta też pustelnika, tu jest karta stracenia. Po prostu by tej osobie się czujecie samotni. Ja bym przy tych kartach bym powiedziała, że bardzo mężczyźni czuli się kochani, a kobiety bardzo kochały, naprawdę. Bardzo kochały i ta miłość jeszcze ciągle jest u kobiety. I tutaj jest w tej karcie, zobaczcie, jest piękne, te koło te w tym. Tu mogło być tak, że mogliście mieć pewnego dnia wszystko, a mogliście to wszystko stracić. I tutaj może ktoś zadecydował i z tego powodu czujecie taki niesmak, ponieważ zapadła decyzja z waszej strony i teraz nie wiecie, czy gdybyście pobyli w tej relacji, czy to przypadkiem w kole fortuny było tak, żebyście byli szczęśliwi. I z tego powodu ciągle o tej osobie myślicie, ponieważ jeżeli z koło fortuny, to tak naprawdę na ten moment nie jesteście pewni do końca, czy dobrze zrobiliście, czy dobrze zadecydowaliście, czy jeżeli pójdziecie dalej, czy to na pewno będzie właściwe, czy nie powinniście jeszcze raz dać szansę, ponieważ czujecie się samotni, czujecie się zagubieni, gdziekolwiek jesteście. Nawet gdybyście byli w nowej relacji, to czujecie się po prostu tak, jakby czegoś wam brakowało. Zgubiliście swoje serce, kawałek, cząstkę swojego serca, gdzie zostawiliście tą naturę, tą swobodę, ten spontan, tak? I teraz czujecie się, jakaś część was jest samotna, samotna bez tej osoby. Może po prostu ta osoba odeszła z twoim kawałkiem serca i z tego powodu tracisz coś, czujesz, że tracisz. Tu była miłość, bez dwóch zdań. Kobieta po prostu była na pewno zakochana w tej relacji. Kobieta też czuła się kochana tutaj. Tu było jak najbardziej, mogły być plany, za mąż pójścia nawet, takie plany, że tworzymy rodzinę, będziemy mieli kiedyś dziedziusia. Piękne plany, była przyjaźń, było bardzo fajnie, ale tutaj los zadecydował tak, że rzucił was w inny kierunku. Koło się kręciło, no jedną osobę rzucił w tą stronę, a inną osobę to w tą stronę. Także jedna osoba może kogoś już mieć nawet, a druga osoba jest jeszcze samotna. Chociaż też może być w jakimś związku, ale i tak się czuje samotna. Tutaj był taki punkt zwrotny, kiedy dane wam było być razem, być albo nie być, jak to jest, mówił tak, nie wiem, Szekspir. Być albo nie być, o to jest pytanie. Nie wiem, przepraszam, że to nie był Szekspir. Przepraszam Szekspira. Tam ktoś tam powiedział tak. Skarby. I powiem tak, że tutaj były na pewno przeszkody, które ktoś nie wiedział, jak przeskoczyć. Bo w kole fortuny właśnie tak jest. Mogło być tak cudownie, mogło być tak romantycznie. Tu jakby fortuna płynęła już. Wszystko się układało fajnie, możliwości były. Powodzenie, był ruch, coś robiliście, tworzyliście. No i nagle przyszła porażka. No i każdy poszedł w swoją stronę, się rozdzielił. I czujecie się, że straciliście tą cząstkę siebie, ten kawałek swojego świata. I to ten lepszy, kiedy czuliście się sobą, naturalnie, bez udawania kogoś innego. Bez nakładania tony makijażu, robienia zdjęć w Photoshopie, po prostu to było coś innego. Tego wam brakuje. Nie musieliście wtedy udawać przy tej osobie. I z tego powodu, tu kto powinien był usłyszeć, to usłyszał. I dlatego nie możecie zapomnieć. To was trzyma. Jedynym waszym ratunkiem to by było, żeby to samo znaleźć w innej osobie. Żebyście odnaleźli tą cząstkę siebie w kimś innym. Dostrzegli w kimś innym, w czyichś innych oczach to właśnie ten spontan, te coś, te iskry. I wtedy zapomniecie o tej osobie. Zobaczmy, co jedynka dla nas skrywa. Też słabo tu pada w tym telefonie. Czego nie możecie o tej osobie zapomnieć? Tu była, kochani, harmonia. O! Karmiczny związek. Kto by pomyślał, że wy zapomniecie, że to jest związek karmiczny. Nie zapomniecie, zanim czegoś nie przerobicie, kochani. Zanim nie przerobicie, to absolutnie nie zapomnicie. Tu między wami jest niesamowite połączenie. Zobaczcie. Jaka cudowna harmonia. Ludzie są wpatrzeni w siebie. Tu taka chemia była między wami, takie przyciąganie, taki magnetyzm, że działo się w waszych sercach, w waszym wnętrzu, w waszym brzuszku.
Tu jest związek karmiczny. Może ktoś musiał gdzieś opuścić z jakiegoś powodu, zmienić pracę, czy wyjechać, czy coś. No i tutaj się tak zrobiło, że może nie jesteście razem. Lub jak się poznaliście, to zupełnie jesteście w innych częściach świata i nie dane jest. Lub macie inne relacje i też nie możecie być. Ale tu niesamowicie was ku sobie ciągnie do tej pory, kochani. Związek karmiczny, kochani. Coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Wiecie co? Myślę, że wiele osób może być tak, że są adorowane. Są wybory, wszystko jest takie fajne, ale ciągle tego brakuje, bo ta cząstka znowu tam gdzieś jest, kochani. Tutaj życie się toczy, świat się toczy, wszystko idzie do przodu, ale człowiek przychodzi do jakiegoś miejsca, postrzega różnych ludzi, kobiety, mężczyznów, czeka. Mężczyzn, nie mężczyznów, Ela. Czeka, ale ciągle tutaj w głowie jest to, ciągle. Nawet jeżeli świat idzie do przodu, to nikt jakby nie mógł zastąpić dla ciebie tej osoby, która kiedyś była w twoim życiu, a była bardzo ważna. Bynajmniej te plany twoje były na tamten moment bardzo ważne. I to jest smutne, że tu się rozeszło, kochani. Tutaj jest karta, wiecie co, pokazana, że człowiek powinien z umiarem coś robić. Tu jest karta takiego umiarkowania, tak? Tutaj powiem, że za dużo było jakby samokontroli. Ktoś próbował skontrolować może tą sytuację. Jedna osoba chciała, żeby była tutaj harmonia, tak? I cierpliwość, wszystko dobrze. A tutaj widocznie ktoś musiał w jakimś kierunku innym pójść. Tu jedna osoba jakby dbała o tą drugą osobę, żeby po prostu była stateczność taka. Taka... ujednolicenie, jak można powiedzieć w tej karcie. Widzicie, ona polewa tutaj alkohol dla tego mężczyzny w pubie. Skarbie, on przychodzi tutaj, ten mężczyzna z powodu, może interesy nie poszły, trzeba, i kobieta mu nalewa ten alkohol, żeby on się troszeczkę wyciszył, uspokoił, ale przelewa to, to wszystko aż kapie. Nie ma ona, jakby ta osoba, pojęcia, jakby powściągliwości, tak, że aż tak dużo nie trzeba, nie ma równowagi, no, zrobiła nadmiar tego, tak? To wszystko zaczęło się wylewać. Co z tego, że ona chciała mu pomóc, jak przesadziła w tym, tak? Tutaj już zaczęło wszystko płynąć aż na stołek wszędzie. Tutaj, kochani, mogła być różnica nie do pogodzenia u was jakaś, ponieważ ta karta też często mówi właśnie, że jest różnica, którą ciężko jest pogodzić. I z tego powodu mogliście się rozstać. Po prostu jeden chciał być tu, drugi chciał być tu. Jeden chciał to, drugi to. Lub teraz w tym momencie chcecie zupełnie coś innego. I to jest właśnie w tej karcie, można powiedzieć, że ciężko jest wam to pogodzić. I dlatego ta relacja jest trudna, dlatego cierpicie, marzycie i ciężko jest wam się odciąć, ponieważ to jest po pierwsze relacja karmiczna, a po drugie was bardzo do siebie ciągnie. A i po trzecie cierpicie, ponieważ nie możecie tego wszystkiego pogodzić. Tu jest albo... jakaś różnica wieku, albo religia, albo coś. Tak ciężko bardzo do pogodzenia, ale ktoś się stara, kochani, ktoś się stara. To nie jest tak, jakby straca spisane na straty. Tu jest, kochani, staranie się, ciągle staranie się. Popełnianie błędów, no ale człowiek na błędach się uczy, no nie? Tak to, kochani, że ja tutaj nie widzę, żeby to było jeszcze koniec. To najbardziej bym mogła powiedzieć, że któraś z was, która z waszych osób się stara, ale wiecie co, tutaj siódemka mieczy, zobaczcie, siódemka mieczy to dość taka niepokojąca karta, ponieważ można powiedzieć, że jakaś scena się rozegrała wcześniej, po której człowiek ma niesmak. Coś tu musiał zrobić nie tak, że czy ci ludzie nie przyszli, co ta kobieta tutaj kombinuje, dlaczego ona siedzi sama przy stole, dlaczego nikogo nie ma. Tak jakby coś mogła skomplikować sytuację, dlaczego ona przyszła tu sama. Dziwne troszeczkę, nikt nie chciał dołączyć. No tutaj, kochani, też taka sytuacja, że ktoś o coś się starał, do czegoś dążył, a ktoś nie spełnił jego oczekiwań i ta osoba została sama. Może przesadziła z tym przelewaniem tutaj i upiła tego faceta i ten facet padł i tu nie miał przyjść, tak? I kochani, następna karta to jest karta trójki buław. To też jest, zauważcie, takie tutaj mężczyźni siedzą i ocucają. Ona taka, ach, och i wiecie co? I taka jakby, ja nie wiem, cały świat musiał wokół niej się kręcić. Powiem wam, że trójka buław to jest takie oczekiwanie nie wiadomo czego. Ma tyle kandydatów, ale tak naprawdę nie wiadomo, na którego czeka. Ponieważ to może być wasza karta, tak samo tej osoby karta, że ciągle ktoś przychodzi, ale tu jest niecierpliwość, oczekiwanie na związek, ale nie ten. No właśnie na tamto. Tak jakby tu nawet osoby są w waszym życiu, ale to jednak nie ten. Czegoś tu brakuje, czegoś ten ma za mało. Człowiek tak naprawdę czuje, że coś się zbliża, że jednak ten związek się zbliża, że jednak jeszcze jest do uchwycenia.
I taka niecierpliwość, tak już by wyszedł na ten brzeg, już by coś robił, tak? Ale wszystko odsuwa to, co jest naokoło, tylko ma punkt, widzi ten statek z daleka, który nadpływa, tak? Tak jakby ona, ci mężczyźni adoruje, przytrzymuje, ona tu mdleje, ale ona już tam widzi na schodach, tu schodzi książę. I ona nie patrzy na nich, już ona tak niecierpliwi, kiedy on szybciej przyjdzie, kiedy on zobaczy, że ja zemdlałam, tak? To jest takie kombinowanie, tak jakby wiecie co, ja to takie czuję z jednej strony, że to jest relacja karmiczna, tak? Was niesamowicie do siebie ciągnie. Ktoś tu przesadza, druga osoba może powiem nawet w jakiś sposób nieuczciwy, kombinuje coś, patrzy, zagląda. No może to zadziała, może ten trik zadziała, może jak zrobię to, może jak napiszę, może jak wstawię zdjęcie. No takie kombinowanie troszeczkę, tu nie jest koniec. Właśnie tutaj w jednym jedynym to ja nie widzę żadnego zakończenia. Was ciągnie ku sobie, ponieważ macie to coś do odpracowania i wy tu musicie to odpracować, no tu nie ma bata, jak nie w tym wcieleniu, to w innym, ale fajnie, dużo chemii powiem, dużo chemii, kochani. Nawet jak będziecie mieli jakieś związki, to tak was będzie ciągnąć ku sobie, bo wy tutaj nie przepracowaliście czegoś z przeszłości, właśnie, ze starych lat. Buziaczki, skarby, idę wam wgrać, zobacz, czy tamte filmy się wgrały i do zobaczenia, trzymajcie się, przytulam, papaski, pa.